Cześć siemano witajcie w drugim odcinku raportu finansowego jak widzicie mamy 30 na 30 a dlaczego to dowiecie się za chwilę natomiast oglądajcie uważnie i do końca ponieważ dzisiaj ogłosimy sobie konkurs na 250 dB coinów także zaczynamy szybko bez ociągania się jak wiecie w poprzednim odcinku stanęliśmy na 8 Kati Bacoinów z 30, które miałem do spłacenia za Harka. No, obiecałem, że będę nagrywał odcinki, jak będzie się coś w tej kwestii zmieniać oraz jak będzie co przynajmniej mniej więcej pokazać. No, przy ostatnim odcinku mieliśmy 3 bugi, no i już mogę Wam zdradzić, że w tym odcinku będą kolejne 3 bugi, które nam wypadły. Co też podreperowało budżet. Natomiast nie jest to najważniejszy aspekt, dla którego udało się dobić do 30 kTB coinów. Natomiast do tego przejdziemy sobie może na końcu. Zacznijmy sobie od tego, że w międzyczasie z huntów oczywiście wpadała jakaś tam gotówka Oprócz tego wpadały też oczywiście pieniążki z ingola No i w międzyczasie w ten sposób udało mi się spłacić kolejne 2000 tibia coinów Czyli byli, byliśmy już przy dyszce na 30 No i to było tylko z GPEKów, e, któryś tam na bieżąco zbieranych i zamienianych na Tibia coiny, więc zostawało mi 20k coinów do spłacenia. Czy 1 jedna trzecia była spłacona, było całkiem nieźle. Teraz, tak jak wspomniałem, od ostatniego odcinka wypadły nam kolejne trzy bagi. Najpierw Kamilce z Hejtereda wypadły Soul Shanksy, czyli legi dla MSA. No akurat wtedy byliśmy w 5 osób na Hejteredzie, więc do podziału na 5. No, jak Pewnie większość z Was wie legi dla MS-a nie jest taki super chodliwy i drogi towar. Poszły za jakieś 35 kK, czyli po siódemce na łepa. Dużo mało. No. Zawsze to dodatkowy zastrzyk gotówki. Nie ma co narzekać, de facto wychodzi to nam tak jakby dwa, jakbyśmy sobie dwa dodatkowe hunciki dwugodzinne na rotenach, czyli 4 godzinki więcej. Więc zawsze fajny strzał gotówki. Oprócz tego e, z Hunta na, i to na jednym Huncie, jednym i tym samym, akurat to no, fakt faktem był trzygodzinny. Natomiast Kamilce wypadł bug e, z Hunta, e, w którym był Soul Tainter. No niestety jeszcze nie udało się go sprzedać i spieniężyć. Także jeśli ktoś gra na Celeście i poszukuje Soul Taintera, no to zapraszam do kontaktu. Myślę, że zrobimy jakąś fajną cenę dla widza i się dogadamy co do ceny. Natomiast na tym samym huncie mi wypadły bug, w którym był Soul Bastian, czyli tarcza dla tarcza dla, no tarcza po prostu soulowa, która poszła za 40 kK, także pod deszczem na łepa całkiem w porzo, tak jak już wspomniałem, to zawsze gdzieś tam dodatkowe jakby 6 godzinek mniej więcej hunta się zrobiło, więc też fajny strzał gotóweczki. Także jak najbardziej do przodu. Oprócz tego poszła podkowa za jakieś 5 kk, No też gdzieś tam coś tam z tego wpadło. Mamy jeszcze jedną podkowę, która wypadła nam w, yy, chyba wczoraj yy, do sprzedania. Pewnie też pójdzie za około 5 kk, no bez szału, no ale zawsze, zawsze to coś. Więc nie ma co narzekać, jak to mówią, darowane i podkowie się w zęby nie patrzy, czy to z koniem chyba było, no ale wiecie o co mi chodzi. Do tego gdzieś tam, oczywiście cały czas w międzyczasie oprócz huntów na Rotenach i, i Hejtyrdan, no to cały czas gdzieś tam starają się racelkiem bić tego ingola i troszeczkę hajsu się na tym zarobiło, mniej więcej jakieś 40kk myślę, że udało mi się w międzyczasie wyfarmić na tym ingolu natomiast jeśli już o racelku mowa, no to ci którzy byli na streamach, ci którzy gdzieś tam kartę społeczności obserwują na bieżąco no to wiedzą, że racerek był na bazarze była ta aukcja wystawiona on Demand, czyli po prostu zgłosił się do mnie widz, pozdrawiam, MMM, który zaproponował cenę za Aracelka, gdzieś tam się dogadaliśmy, no i po, o ile plan był taki, że jeszcze tego Harka potrzymam przynajmniej kilka tygodni i sobie nie będę profitował, no tyle po prostu widzowi zależało, żeby kupić go, żeby już zacząć nim grać, w związku z czym no, ze mną da się dogadać. Wystawiłem go za, tak jak się umówiliśmy, za 35k coinów na 24 godzinną aukcję, no i za te 35k coinów widz sobie tego Harka kupił. No oczywiście tutaj e, bazar wciągnął 4200 coinów prowizji, uważam, że to jest zdzierstwo i te 12% to jest jakaś kpina, bo powiem Wam, no bolesne, 4200 coinów tak naprawdę za nic wciągnęło. No nie, nie jestem zadowolony, że Hansa tutaj dofinansowałem w taki oto sposób, natomiast no trudno się mówi, że je się dalej, także prawie 31k na czysto wyszedłem z racelka, dlatego, dlatego spłaciłem wszystkie, całe długi do końca, czyli po, wszystkie pozostałe 20 coinów, no dokładnie to 23, bo troszkę was w pierwszym odcinku okłamałem i łącznie pożyczyłem 33 tysiące coinów. No, natomiast powiedzmy, że to jest 3000 w skali jako te 10% jakoś tam większej różnicy nie robiło, dlatego po prostu to za okawiłem, że to lepiej wyglądało. no Natomiast spłaciłem całe 33 tysiące na dzień dzisiejszy. No bo generalnie, no jakoś robienie kolejnych inwestycji w momencie, gdzie w momencie, w którym mam u kogoś dług, to raczej nie w moim stylu, dlatego wolałem najpierw się pospłacać, a potem myśleć o kolejnych krokach. Dobrze, i myślę, że to jest ten moment, w którym możemy sobie powiedzieć o konkursie. Otóż jako że racerek został sprzedany, a wy gdzieś tam zawsze wspieraliście celka, wspieraliście kanał samym oglądaniem, lajkowaniem, subskrybowaniem i tak dalej dzięki wam. Czasami nawet kiedy już miałem kryzys tibijski i nie chciało mi się grać, to, dziękuję, to tak jakby że kanał sobie istniał, no to nie chciałem tego zostawiać i tak dalej no i dlatego też udało się wytrwać do tego tysięcznego Levela, no to chciałbym sobie te 200, chciałbym Wam te 250 symboliczne Tibia coinów rozdać. Czyli taki de facto miesięczny pacyk. Natomiast myślałem sobie, w jaki sposób mogę to zrobić, tak, żeby to jakoś w miarę wyszło. I zrobimy sobie to w następujący sposób. Jeśli chcecie wziąć udział w losowaniu, no to napiszcie w komentarzu pod tym filmem Dawaj, coiny złodzieju, kropek ważnik w grze, na który ewentualnie jeśli wygracie, potem będę mógł wysłać coiny. Natomiast i macie na to 7 dni, czyli dzisiaj jest 6 sierpień. Za 7 dni, czyli w przyszłą niedzielę zrobimy sobie z werką losowanie. Losowanie gdzieś tam zrobimy, prawdopodobnie wrzucimy to na shortsa z wynikami tego losowania. Hmm, gdzie po prostu wszystkich, którzy zgłoszą się do konkursu, wrzucimy do jednej e, puli i jakimś tam narzędziem sobie e, wylosujemy zwycięzcę, nagrody. Także, jeś, jeśli ktoś chce wygrać 250 TB coinów, no to e, komentarz pod nikiem, dawaj, pod filmem: dawaj coiny złodzieju, ważnik z gry. No i oczywiście, chyba nie muszę wspominać, że trzeba być subskrybentem kanału, no to jest chyba standardowo w każdych takich konkursach myślę, że jest to zasada trzeba zostawić łapę w górę oczywiście pod filmem no i myślę, że fajnie by było gdybyście na przykład polajkowali czy tam pofollowowali mojego fanpage'a na facebooku które, do którego linka też oczywiście macie w opisie tego filmu jeśli chodzi o konkurs na coiny, to jest wszystko, a teraz przejdźmy sobie do planów jak wiecie też wyprzedałem się z Eku kupując nowego HEK, dlatego muszę też to Eku powoli zacząć na nowo kompletować. Uznałem, że pierwszym krokiem będzie zakup Arborial ringa, czyli tego bisowego pierścienia dla Derrida, Bo myślę, że może on mi się przydać, myślę, że może mi ułatwić hunty. Podejrzewam, że jakieś 110-120 kK będzie on kosztował na dzień dzisiejszy gdzieś tam podobną kwotę e, posiadam, bo w tej chwili mam około jakieś 107 e, KK w gotówce. Natomiast na pewno będę chciał sobie jakąś górkę zrobić, żeby po prostu czegoś mieć jakieś dodatkowe coiny na jakieś e, tam refile zakupy i tak dalej, więc myślę, że jak tak 140 sobie nazbieram, no to zacznę się rozglądać za ringiem. E, to będzie na pewno pierwszy zakup. Natomiast, jako że jak widzicie, no po prostu nazbierało się z huntów, nazbiera... jeszcze wpadnie kasa z Soul Taintera, podkowy, jeszcze mam trochę lota też do sprzedania, więc yy, myślę, że to w najbliższe kilka dni zostanie zrealizowane. Dlatego gdzieś tam myślę, że tego nie będziemy sobie tutaj na filmie traktować. Yy, natomiast, yy, plan jest taki, że chciałbym kupić nowego eroda dla Deorida, czyli Sanjuin Eroda. Jest to prawdopodobnie będzie to mój najbliższy cel na, na, na zakupy. Cel do nazbierania. W tej chwili cena Sanjuin Eroda, tak jak sprawdzałem, to jakieś 13-15k Tibia coinów, więc taki cel gdzieś tam tu sobie na filmy ustawiam tak jak wcześniej, raporty będą wrzucane po prostu jak będzie co jak wypadną jakieś, jakieś bagi, wypadnie jakiś cenniejszy drop, albo gdzieś tam przyterharduje ingola i więcej tej gotówki się nazbiera no to wtedy sobie taki kolejny raporcik nagramy 15k coinów, no myślę, że chwilę zajmie mi nazbieranie tego zwłaszcza, że chcę teraz jak już spłaciłem długi wrócić do odpalania też buścików żeby też level szybciej leciał, póki jakieś fajnie się team hunty sklejają i lecimy z tym expem do przodu, to chciałbym też ten level podlewelować. Chciałbym do końca roku tak 1300 plus wbić, więc myślę, że trzeba się tu będzie podeprzeć buściksami. No natomiast tak, jak mówię na tych filmach głównie będziemy się koncentrować na zarabianych pieniążkach. Oraz na tym, żeby nazbierać na nowego Eroda. Natomiast ustawiłem te 15 kakoinów e, jako cel do nazbierania na Eroda, jednak gdzieś tam mm, po prostu z, zrobimy sobie na tej zasadzie, że będę zbierał. W międzyczasie podejrzewam, że ten ROD będzie też taniał. Więc jeśli po prostu mój stan konta zetknie się z aktualną ceną Eroda, wtedy go sobie wtedy, po prostu kupimy. Taki jest plan. Jak to wyjdzie, no to zobaczymy. Jeszcze taka jedna ogłoszonka, bo wiem, że chcieliście gdzieś tam w komentarzach były sugestie, żeby wrzucać shoty z tych bugów i tak dalej. No natomiast szukanie shotów, jak wypadł bug, zwłaszcza że to nie zawsze mi wypada i tak dalej, jest trochę upierdliwe. Przestawiłem sobie już obs tak, żeby móc sobie robić shoty na bieżąco z takich wydarzeń. Dlatego w następnym raporcie już obiecuję, że. Te szoty się pojawią z momentów, w których wypadały bagi, jakieś dropy i tak dalej. Także chciałbym ten element poprawić. Dodatkowo, oczywiście napiszcie w komentarzu, co byście chcieli, żebym zmienił, dodał w tych raportach finansowych. Bo oczywiście forma zależy od was, te raporty są. Dla Was wiem, że lubicie je po prostu oglądać tego typu filmy, dlatego chciałbym je dostosowywać pod wasze preferencje, tak żeby dla Was były ciekawsze, żeby wam się lepiej je oglądało dlatego jeśli macie jeszcze jakieś sugestie to oczywiście piszcie w komentarzu oczywiście obok hasła konkursowego czyli dawaj koiny złodzieju i nix tibi no bo to myślę jest najistotniejszy element komentarzy które powinny się teraz pojawić no bo jak jest 250 tibia coinów do zgarnięcia no to chyba warto po prostu je zgarnąć Dobra, a ja się z wami dzisiaj żegnam. Dziękuję za uwagę. Życzę powodzenia w Tiblice, powodzenia na ARP-zie, który jeszcze dzisiaj y, trwa. I trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.